Gramy dalej. Czy lecę na własny koszt, czy mam sponsora? Nie, nie lecę na swój koszt do USA. Nie, nie, nie. Aż taki nie jestem bananowy. Czy leciałem już kiedyś tyle czasu samolotem? Tak, mój pierwszy lot w życiu to był właśnie lot do USA. Najpierw, w sumie, no dobra, w sumie najpierw do Frankfurtu, ale to była ta sama podróż z Warszawy, a potem z Frankfurtu do Los Angeles. No i teraz też będę właśnie w sumie z Amsterdamu do Los Angeles, ale to tam koło 10 godzin. No już leciałem tyle wtedy. Wtedy nawet był dłuższy lot, bo to no właśnie z Frankfurtu jest odrobinę dalej do Los Angeles. To był mój pierwszy lot w życiu w 2015. I od razu przez Atlantyk. D-Trax, bardzo ci dziękuję za 14 miesięcy z rzędu. Pozdro. Już wiesz, jaki nick mieć na Discord, bananowy Indie StarCraft. Ej, właśnie, pytanie do was. Jakbym miał założyć grupę na Facebooku, to jak ona się powinna nazywać? Indyczy Legion? Nie wiem, a może coś zupełnie innego? Nie wiem, bananowe kebaby? Nie, bardziej te, bagietowe kebaby. Czy coś, no nie wiem, no jakaś nazwa grupy na Facebooku, jak myślicie, jaka powinna być? Kirożan. Czy ciężko załatwić wizy do Ameryki? Nie, nie powiedziałbym. Ja miałem może odrobinę łatwiej, bo miałem takie pismo od Blizzarda, że oni tam gwarantują, że mnie zwrócą do Polski. Boże, jak gram te rana, jak fantastycznie, tylko że builda trochę zachłany zrobiłem. Kurnik indyka. Kurnik indyka. No i cześć. Indie Fortnite. Ale czemu tyle nienawiści jest do Fortnite'a? Nercio gra, stel mi, no i doskonale. Zbiję z nim pionę na blisko, nie może. Siema TGS, witamy. Kurnik jest świetny. Kurnik indyka. No jelo. Boż. A. Jakbym miał zmienić nazwę na przykład z Indie StarCraft na jakąś taką ogólną, to ten. Czemu lecą w moim kierunku pomidory? To na przykład takie najprostsze to chyba by było Indie ten studio. Nie no, Indie TV. Chyba nie. Stal mi, czy ja już nie komentuję? Komentuję, komentuję. Różne turnieje, na przykład Montreal komentowałem. Indy kebab. Po co tam lecę? V takie sens, no ale no, Secret Project! No jeszcze nie mogę, ale może będzie jakieś ogłoszenie niebawem. Powinno już w sumie być, ale... Dojeżdżamy, dziada, co?
Kurczę, to mocniejsze niż myślałem. To może taki Tefel style zrobimy. Roach Hydra, co? Co ty myślicie? Ciekawe, czy on gra mecha. Tak wszystko wygląda póki co. Under attack.
Chyba wygrałem. Czemu one... Okej, nieważne, jakoś dziwnie się wycofuje ta moja armia.
Kurde, no nie poszło. A była przewaga już spora. No ja mogę już Broodlordy robić. Czy ten Soros to robi? Na 150, ile to kosztuje, kurde.
więcej, kurczę, biegania powinienem zrobić. Coś nie widzę końca tej gry. Nie, no, koniec był już przesądzony tak gdzieś tutaj. O, tutaj. Koło 10 minut. Ciężko złapać. Więc pewnie trzeba by im te infestory może dodawać. Free units, free units. Siema, Lindę. Magiczny Tadeusz, dzięki za followa. Ditrax, dziękuję za suba, 14 miesięcy z rzędu. Zaran, siema, siema. Siema, Luke. Tak, trzeba będzie GD Lordy grać szybciej na taką kampę, bo to no nie da się nic zrobić z taką kampą, jak nie ma Broodlordów. Igor, jaki rozgadany dzisiaj. No siema, siema. Daxil, witamy. Zagra jakiegoś koza Kolina. No spróbuję. To był w sumie taki trochę Olin. Roach, Ravager i tak dalej. Ponawiam pytanie, bo nie chcę wylać farby Indie Starcraft. Czy tak z kim jedziesz się spotkać i na to, co masz NDA, to jest to, o czym gadaliśmy wieczorem w nocy, co? Ja już nie wiem, o co chodzi. Czy jadę się z kim spotkać? No przy okazji się spotkam. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Nie, dobra, chyba jest okej. O pewnych zmianach? A to już nie wiem, o co chodzi ze zmianami. Nie no, ja wiem, co to jest NDA. O zmianach? Nie no, nie przeprowadzam się do USA. Czy naprawdę nie pamiętam? No się pewnie pamiętam, ale tak mówisz tajemniczo, że... Aż nie wiem, do czego nawiązujesz. Przecież wiecie, o co chodzi. A przynajmniej powinniście. Siema, Kiloszynek. Ale o jakie zmiany chodzi?
O zmianach w systemie turniejowym? A że to, o ty o tym mówisz. Ale to ja nie jadę gadać o tym, to tak może przy okazji. To przy okazji się wspomni. Mine friend. Jak będę mieć do kogo w ogóle o tym powiedzieć. Ale to akurat pamiętam. Nie, Blizzard mnie nie zaprasza specjalnie po to, żeby pogadać o systemie turniejowym. Zresztą ja tam nie jadę z ramienia Blizzarda. Oj tam jaki wpadkach. Że prądu nie ma, to od razu wpadkę. Prądu internetu. Oj tam, zdarza się najlepszy. Serio, pojedyncze Bane'y wchodzą mi do bazy. No ale on ma mózg czy nie ma? Co to jest w ogóle za strategia, no? We require more minerals.
Jak to nie jestem youtuberem? Co to jest za szkalowanko, że niby nie? Oczywiście, że jestem youtuberem. Serio, mnie atakuje tym czymś? Dawaj, Alfred, idziemy. Minerals. Our forces are under attack.
No, dramat. Yes. No, ale no... No, poważnie. No, wygrałem, ale przegrałem. No, bezsilność, no tylko mi tutaj łapie. Które uczelnie skończyłem, wywyższy Ciechanów. Ten matchup mnie po prostu wewnętrznie niszczy, nie? Aha, on miał tam na szóstej już czwartą, znaczy trzecią. Czyli niby była przewaga, ale tak trzeba by na pewno. W sumie w upgrade'ach też była. Jak je wszystko skończyłem, pywyszy Ciechanów. PWS. Kurde, no i tak to powinienem wygrać. Tylko się zamotałem w jednym czy drugim momencie, no i... Co? Nie! On nie może mieć takiego MMR-u. No przecież... Nie. No serio. Boże, jakie smutne.